Dobrze, ja myślę, że możemy zaczynać. Szanowni Państwo, ja nazywam się Anna Warzecha i witam serdecznie w Podziemiach Rynku na ostatnim już w tym sezonie wykładzie z cyklu Drążenie miasta Ziemia. I dzisiaj spojrzenie na trochę historię, trochę sztukę krakowa. I na tych rzemieślników, którzy są najbardziej z Ziemią związanych, czyli garncarze z krakowskiej gliny, czyli Rzecz o Garncarzach i ich wyrobach. A naszą prelegentką dzisiaj będzie pani doktor Katarzyna Moskal, którą serdecznie witam. Myślę, że części z Państwa pani Katarzyna jest znana. No, Państwo mnie też. Pani Katarzyna jest doktorem historii sztuki, pracownikiem Muzeum Krakowa. I specjalistą w kwestiach ogólnie pojętej kultury dawnego miasta. Specjalizuje się w kulturze rzemieślniczej, ale też w życiu codziennym, w rzemiośle, i to nie tylko ceramice, ale też przecież w, może nawet przede wszystkim w hafciarstwie w tkaninach, w kwestiach ubioru, wiem, że też w cynie. Ostatnio, no i dzisiaj nam z tą częścią swojej ogromnej wiedzy się z nami podzieli. Także ja życzę Państwu miłego wieczoru i słuchania. Oddaję już głos. Bardzo dziękuję za takie miłe wprowadzenie. Ja tak troszkę się teraz wystraszyłam, ponieważ Państwo, wielu z Państwa było na moich wielu wykładach o garncarzach, o kaflach renesansowych, o rzemieślnikach w Krakowie średniowiecznym. Podejrzewam, że. Pewne tematy, pewne, pewne fakty, które będę przekazywać dziś, będą się powtarzać, ale mam nadzieję, że to tylko um, ku dobremu będzie prowadzić, bo lepsze utrwalenie, może pewnych znajomo znajomość pewnej wiedzy, będzie lepsza. Um, no dobrze, to może ja sobie tutaj to logistycznie muszę rozwiązać jakoś. Może zaczniemy od oczywiście. Najbardziej krakowskiego chyba i najdawniejszego przedstawienia w Krakowie garncarza. Oczywiście mamy do czynienia z kodeksem Behema, i, i tutaj chciałam opowiedzieć o, o początkach garncarstwa w Krakowie. Wiemy, że garncarstwo w Krakowie, czy w ogóle wyroby, wyroby z gliny, które są odnajdowa, odnajdowane na terenie Krakowa, to już pierwszy, drugi wiek naszej ery. Natomiast jeśli chodzi już o miasto polokacyjne, no to wzmianki o cechu niestety nie mamy długo. Natomiast w 1317 roku mamy właśnie pierwszą wzmiankę o garncarzach w Krakowie, a w 1331 roku wiemy już o ulicy Garncarskiej. Krakowie. Z tym, że nie myślę teraz o ulicy Garncarskiej obecnej, tylko o ulicy Gołębiej w obrębie Starego Miasta. I też po lokacji, kiedy Kraków został podzielony na cztery kwartały, to mamy do czynienia z kwartałem garncarskim, który, obejmował, który mieścił się między ulicami Bracką a Szewską. I też gdybyśmy popatrzyli jeszcze za mury miasta, to jakby ciągnąłby się on w kierunku Garbarów, gdzie też w tej jurydyce znajdowało się wiele warsztatów garncarskich, o czym jeszcze będę, będę mówić. I oczywiście właśnie w jurydyce Garbary również mieliśmy ulicę garncarską. I też nie tą garncarską, co obecnie, tylko krupniczą, która aż do XIX wieku nazywała się garncarską. I tam właśnie w tej jurydyce skupiało się bardzo wiele warsztatów, a dwa przedstawię Państwu w ogóle, ponieważ mamy zbiory w naszych zbiorach znajdują się obiekty, które tam zostały wyprodukowane. Myślę, że warto powiedzieć, że Statut pierwszy, taki, który znamy, garncarzy, pojawia się w kodeksie Behema, natomiast mamy pewne wzmianki, które świadczą o tym odwołania się do tradycji, że wiemy, że właśnie że ten cech był dużo starszy i że wcześniej również były inne statuty. Wydaje mi się, że jeśli spojrzymy na, na tą miniaturę, dość ciekawe będzie spojrzenie w ogóle na sam warsztat. No cała, cała akcja na tej, na, tej, na tej miniaturze dzieje się poza pomieszczeniem poza budynkiem właściwie. Jest to jakaś taka odkryta konstrukcja coś w rodzaju szopy, szałasu mimo że murowany. I rzeczywiście, prawdopodobnie w tych sezonach w sezonach ciepłych, cieplejszych garncarze wiele właśnie robót wykonywali na podwórkach, w ogrodach, właśnie pod jakimś zadaszeniem. Chociaż mamy oczywiście też informacje o tym, że wiele warsztatów znajdowało się na parterze, bardzo często od tych oczywiście nie od strony ulicy, tylko raczej właśnie od strony podwórka. To, że te warsztaty, tak jak mówiłam, znajdowało się ich wiele na garbarach, Wiąże się z tym, że no garncarze używali pieców garncarskich i wszystko, co związane było z ogniem, dobrze było jakby przeprowadzać poza miasto no dla bezpieczeństwa. No i też właśnie to użytkowanie, budowanie właśnie jakichś dodatkowych budynków gospodarczych poza budynkami, w których mieszkano, i właśnie tam budowanie pieców garncarskich, no też miało właśnie taki cel i takie, to był właśnie przyczyna to była przyczyna tego. Natomiast jeśli chodzi o narzędzia używane przez garncarzy, no to tutaj mamy prawda, początek XVI wieku, wieku, a tak naprawdę no, nie zmieniały się te narzędzia przez wieki. Prawda? Mamy tutaj koło garncarskie, koło tak zwane sponowe, bo tutaj mamy spony, czyli te takie jakby wzmocnienia, takie listewki, które łączą koło, na którym formuje garncarz dzban. No i z tym drugim, który, którym, którym porusza nogami. I wydaje mi się, że ważne na tej miniaturze są, są te wyroby, które tu są, bo one są takie bardzo niepozorne, ale mam wrażenie, że zawarty jest tu majstersztyk po prostu garncarza. Dlatego, że w tym statucie była mowa, że garncarz, który chce zostać mistrzem, ma wykonać wielki dzban. Wielką donicę, to było to tłumaczenie późniejsze, więc ja myślę, że to misę, jednak chodzi o misę i wydaje mi się, że to jest to coś, um, dzban, misę i co to jeszcze było? Um, i garnek wielki, więc wydaje mi się, że on garniec formuje. Zbany mamy tutaj i misę, więc wydaje mi się, że rzeczywiście to jest jakieś takie przedstawienie tego majstersztyku, No bo przecież miniatura zdobiła też to miejsce, w którym prawda był statut garncarzy. Um, tak. I myślę, że może warto powiedzieć jeszcze o kilku takich rzeczach z tego statutu, które wydają się ciekawe. Na przykład to, że jeśli mistrz garncarski przybywał do Krakowa jakiś obcy i chciał właśnie, oczywiście, już miał to obywatelstwo krakowskie i chciał dołączyć do cechu. To nie mógł sobie sam wybrać miejsca, w którym miał założyć warsztat. Tylko prawdopodobnie chodziło właśnie o takie niewchodzenie sobie w paradę. Chociaż znamy bardzo dobrze miejsca, gdzie garncarze byli sąsiadami, ale Rada Miejska i, i Starsi Cechu wyznaczali to miejsce, w którym ma powstać ten nowy warsztat, a także wyznaczali miejsce, z którego ma pobierać glinę. O w ogóle o pobieraniu gliny, bo to jest prawda przy drążeniu miasta, ta nasza istota tego wykładu, to jeszcze będę mówić szerzej. Natomiast wydaje mi się, że to właśnie, co powiedziałam teraz, to jest takie dość ciekawe i w sumie teraz dopiero dowiedziałam się o tym, o tym, o tym zagadnieniu. Um, Również, również wyznaczano garncarzowi, takiemu mistrzowi, który, który przybywał do cechu, miejsce w jadkach garncarskich. O systemie sprzedaży również powiemy, i to było właśnie bardzo ważne to było obwarowane wieloma, wieloma nakazami zakazami więc, więc wydaje mi się, że tutaj to też jest dość ciekawe. Wydaje mi się, że chyba też ważne jest to, że regulowano ilość wykonywanych wyrobów przez garcarza, to znaczy nie było powiedziane, ile on ma tych garncy wykonać, ale było wiadomo, ile wolno mu sprzedawać, i też nie wolno było sobie podbierać na przykład czeladników, co też jakby sprawiało, że jedna osoba w warsztacie nie mogła wykonać bardzo wielu rzeczy, a z kolei czeladnicy, którzy zachowywali się nieodpowiednio zazwyczaj te tak zwane te, te poniedziałki, prawda, które oni często zasypiali po imprezach niedzielnych bądź świątecznych, więc jeśli taki czeladnik nie dotarł do warsztatu, to potem przez tydzień nie mógł być zatrudniany ani u swojego mistrza, ani w żadnym innym, w związku z czym oczywiście nie dostawał wachlonu, czyli tej tygodniowej wypłaty, no i wiązało się to dla niego z poważnymi konsekwencjami. Um. Jeśli chodzi o takie pozostałe jeszcze, to teraz tak powiem na samym początku zasady działania cechu, to to tak jak w każdym cechu. Oczywiście garncarze mieli swoją nie kaplicę, tylko ołtarz w kościele świętego Szczepana. Spotykali się tam cztery razy w roku, przede wszystkim na, tych, na takich mszach za zmarłych członków cechu. I, i, I cztery razy w roku były takie większe zebrania, na których wybierano mistrzów albo dokonywano właśnie. Y, Jakiś ustaleń związanych z rachunkami, z karami, y, co jeszcze z takich rzeczy. Wydaje mi się, że może ważne jest też to, że właśnie jeśli chodzi o wdowy po zmarłych mistrzach, w statucie jest informacja, w tym najstarszym podobno, że y, kiedy. Y, kiedy wdowa pozostawała sama, wolno jej było sprzedawać wyroby innego mistrza, wskazanego przez, przez cech, i jakby podporządkowywała się tym samym, właśnie wchodziła jakby w poczet członków cechu i miała utrzymanie. E. Ja tutaj jeszcze pokażę kilka innych takich miniatur czy, czy, czy ilustracji. To nawet nie jest miniatura, bo to jest ilustracja całostronicowa. To jest to źródło, które bardzo często Państwu pokazuję, które może warto tutaj przypomnieć, bo już nieraz o tym mówiłam, ale, ale mało, kto, mało kto jakby rozszerza kontekst powstania tego, tego dzieła, a wydaje mi się, że jest o tyle ważne. Że przedstawia rzeczywiste postacie, bardzo konkretne postacie, dlatego, że były to księgi tworzone w Norymberdze w, w miejscu, w takim przytułku dla starszych rzemieślników. To była taka fundacja, która po prostu był, były, w nie, były w nim miejsca, taki dom opieki dla, dla rzemieślników, którzy nie mogli się już pracować, utrzymywać sami. I na pamiątkę, każdej z tych osób, która przewinęła się przez tam, to, proszę Państwa, w ogóle jest zdigitalizowane. Bardzo polecam wspaniałe, wspaniałe dzieło, gdzie znajdujemy bardzo wiele rodzajowych właśnie scen, gdzie mamy dokładnie odwzorowane szczegóły pracy w warsztacie, i gdzie są konkretne osoby, i można też znaleźć można też nawet znaleźć, na co konkretna osoba zmarła. Także to nie jest. Ja tutaj niby nie wypisałam imienia, przepraszam bardzo, ale to też jest konkretna osoba, która która właśnie w konkretnym czasie żyła. I przedstawiam tą, tą ilustrację, żeby pokazać właśnie też te różne wyroby garncarskie. Mamy tutaj dzbany, ale też mamy kafle, o czym oczywiście będę mówić. I mamy tutaj ciekawy sposób pokazany glinę, którą garncarze jakby zabierali do warsztatów, w takich jakby większych grudkach. Ta jest już przygotowana właściwie, to nawet nie grudka, to jest po prostu... Fragment, taki kopczyk i proszę spojrzeć na ten charakterystyczny nożyk, którym y, taki półokrągły, którym po prostu sobie y, garncarz odpowiednią ilość gliny ścinał z tego, z tego stożka właśnie. Ym, tak. I tu... Y, Pokazuje też takie bardzo ważne źródło do historii rzemieślników, chodzi mi o ryciny Josta Ammana, i tutaj pokazuje kolejnego garncarza, prawda? Mamy warsztat, mamy wyroby, mamy i kafle, i formy kaflarskie, i, i, i garnce, i oczywiście koło też sponowe z tymi listewkami, ale tutaj, chcia, tutaj bardziej interesuje mnie to tło, które powiększyłam po, po lewej państwa stronie, bo chodzi mi właśnie o wydobycie gliny. I tu jest taki bardzo ciekawy, ciekawa informacja źródłowa właśnie dotycząca Krakowa, że w 1406 roku krakowscy garncarze otrzymali od Rady Miejskiej pozwolenie na korzystanie z gliny miejskiej, wydobywanie tej gliny. I chodzi prawdopodobnie właśnie jeszcze znaczy na pewno o krakowskie błonia. Yy, oczywiście nie było to bezpłatne. Płacili wtedy 12 zł od wydobycia za rok. I też yy, istniała taka, taki, taki zapisek, że ten dół po wydobyciu gliny na własny koszt garncarz powinien wyrównać, zasypać. To wydaje mi się, że taka ciekawa informacja. Też kolejne, kolejne takie zasady wydobywania tej gliny były na przykład związane z prawem do konkretnego kawałka, do konkretnego miejsca. Nie wolno było sobie tej gliny podbierać. Była informacja, że jeśli by kogoś złapano na podbieraniu gliny z miejsca innego garncarza, po prostu powinien albo ją oddać, albo w innym miejscu ukopać w tym swoim i, i po prostu podłożyć na to miejsce z powrotem. Więc to wydaje mi się, że też takie dość ciekawe. I może, może jeszcze też o innych miejscach, bo wiemy o tych błoniach, wiemy, że być może, że też dość wcześnie korzystali też garncarze z jakiegoś miejsca w okolicach Herakowic. I wiemy, że w XVII wieku były to jeszcze trzy miejsca gdzieś pod Krakowem, ale nie, nie, nie są w stanie badacze ich zlokalizować bardziej, bo źródła mówią dość ogólnie na ich temat. I wiemy też, że potem w wieku XVIII szczególnie uzewnętrzniały się różne takie no problemy związane z korzystaniem z gliny w miejscu, gdzie po prostu ktoś dzierżawił ziemię. W związku z tym Rada Miejska ustaliła, to był 1776 rok że garncarz po prostu ustala miejsce wydobycia razem z dzierżawcą i z kimś z Rady Miejskiej. I to jest właśnie takie oficjalne miejsce, gdzie, gdzie może on tą glinę pobierać. I z kolei, proszę państwa... W XVIII wieku dochodzą nam jeszcze jakby nowe miejsca w źródłach, może nie nowe, ale kolejny raz sformułowane wyraźnie, że na Zwierzyńcu między Błoniem Miejskim i Zwierzynieckim, czyli mniej więcej właśnie rejon, rejon błon i mamy blisko właśnie to, to właściwie Garbary, prawda? I w tych granicach. Drugie miejsce na grzeguszkach, a trzecie na tych łąkach przy kościele świętego Sebastiana, a tam było bardzo podmokłe takie mokre miejsce, więc wydaje mi się, że właśnie bardzo, bardzo to też jakby dobrze, dobrze odpowiadało potrzebom garncarzy. Ja tutaj, ja przepraszam bardzo za jakość tej, te, tego rysunku, ale po prostu lepszego nie znalazłam. A tak naprawdę dla mnie też było odkryciem, bo przyznam, że nie znałam tego dzieła. A jest to dzieło Cypriana Picolpaso. Był to, był to właśnie um, kierownik manufaktury um, Majoliki. I stworzył takie dzieło, y, trzytomowe zresztą, ono jest zresztą zeskanowane właśnie między innymi w, dostępne w Victoria and Albert Museum, mogą Państwo zajrzeć. Y, I tam na kolejnych, y, to jest po prostu dzieło przedstawiające y, metody pracy garncarza i w ogóle wytwor wytworzania majoliki od samego początku. Ja tutaj Państwu pokazuję pierwsze, pierwszy rysunek, który przedstawia wybieranie gliny, ja może przejdę tutaj, bo to jest chyba troszkę wyraźniej z tej strony. Nie wiem, jak to na odległość widać. To jest sytuacja, kiedy nie ma rzeki, tylko po prostu jest wybierana, wybierana glina z miejsca, gdzie po prostu jest, jest glina dobra, ale, ale Ziemia jest twarda. I tu jest pokazane zrobienie takiej całej konstrukcji, takich proszę popatrzeć takich zagłębień. I, to, i, te, I tutaj widać deszcz padający, czeka się na mokry, na mokry okres, kiedy, kiedy w tych zagłębieniach pojawia się woda, i właśnie jest łatwiej tą glinę stamtąd wybrać. A drugi, druga sytuacja to jest już jak właśnie wybiera się tą wodę z, z, po prostu z, z przy rzece, prawda? Z, z rzeki. I teraz tak, mówiłam Państwu od... O kościele, świętej, o kościele świętego Szczepana, gdzie garncarze mieli swój ołtarz. Ale ten ołtarz był pod wezwaniem świętej Agnieszki. I wydaje mi się, że to jest związane też z tym, że garncarze jakby nie mieli wyboru. Bo ja państwu wielokrotnie opowiadałam, jak jak wyglądała ta część, ta działalność cechu związana z, z życiem religijnym, że właśnie była to umowa rzemieślników z konkretnym kościołem czy klasztorem o użytkowanie kaplicy bądź ołtarza. I teraz w zależności od cechu, tam oczywiście się cech gromadził, modlił się za zmarłych swoich współbraci. No i to też było takie ważne miejsce takiej zdobywania takiej. Tak, znaczy, Poczucia takiej tożsamości, poczucia wspólnoty, i też właśnie pokazania takiego przepychu, można powiedzieć, na miarę możliwości danego cechu, oczywiście, pokazania się. I, I na przykład, wiecie Państwo, cech złotników, który był bardzo bogaty, miał własną kaplicę i praktycznie spotykali się w tej kaplicy na nabożeństwach przez cały rok. A te biedniejsze cechy po prostu miały umowę o konkretny ołtarz, który często nie był jakby ten patron to nie był ich patron, tylko po prostu to był taki, jaki w danym kościele tam był wolny, powiedzmy. Więc oni mieli właśnie ołtarz świętej Agnieszki. I też jeśli znamy wyposażenie na przykład XVI wieku, no nie było to, szału nie było. Nie było, nie było to jakoś zbytnio, ani, ani ornatów nie było zbyt wiele, ani kolorów liturgicznych nie było wszystkich. Także powiedzmy, że nie, nie był to jakiś bardzo bogaty cech. A to jest bardzo ciekawe, bo ja Państwu będę pokazywać i praktycznie... W każdej dziedzinie życia przeciętnego mieszkańca Krakowa ci garncarze się przejawiali, więc popyt na ich wyroby był. Ja tutaj pokazuję sztandar z naszego muzeum. To już jest, jak państwo widzicie, wiek XIX, 1870 rok. I ten, ten sztandar został skopiowany już w XX wieku. Teraz nie pamiętam dokładnie. Jest jego współczesna wersja albo... Nie, nie wiem czy jest współczesna. Może to właśnie ten rok? Nie, dobrze. Współcześnie w XX wieku i, tako, i w momencie, kiedy zrobili kopię tego sztandaru, to tą wersję z 1870 roku przekazali do nas do muzeum. Ja to pokazuję wiele razy. To był w ogóle ten sztandar. Pokazaliśmy chyba pierwszy raz na wystawie, którą miałam przyjemność wiele lat temu przygotowywać w 2000. 10 roku właśnie o kaflach krakowskich i został to, co Państwo widzicie, no pewnie nie jest może najlepsza jakość w tym momencie zdjęcia, ale on został odrestaurowany przez moje koleżanki, przez Anię Buczek i przez, i przez Alę Dobosz i naprawdę wspaniale wykonały tą pracę. To jest bardzo piękny haft. No ale właśnie przedstawia Adama i Ewę i to też w ogóle jest cała, oczywiście też tak, taka anegdotyczna jakby cała, cała historia, dlaczego garncarze wybrali Adama i Ewę na swoich patronów. Oczywiście zazwyczaj wszyscy cytują tutaj satyrę Marcina Bielskiego, jedną z satyr z 1566 roku, rozmowy dwóch baranów przy rynku. Chodzi oczywiście o głowy przy pałacu pod baranami. Tam w tej satyrze znajduje się cała masa bardzo ciekawych spostrzeżeń na temat rzemieślników krakowskich. I między innymi, ja tutaj Państwu przeczytam fragment. Przed wszystkimi rzemiosły garncarze wygrali. Boga starszego mistrza w swym cechu wybrali, bo z tejże materyjej Bóg człowieka sposobił, z którego garncarz piec działa i garnce wyrobił. Materyjej matery dodawa, co potrzeba matka. Z niej żywność wszyscy mają. Stąd przyjdzie i szatka. Prze to garnce pobożnie ludziom przedawają, iż materyją darmo od matki miewają. To, że nie tak do końca darmo, to powiedziałam już przed chwilą, ale powiedzmy, że no do Rady Miejskiej za tą glinę należało płacić. Ale, ale właśnie ten rzeczywiście pojawia się w wielu, co prawda, XIX-wiecznych opracowaniach. Informacja, że garncarze rzeczywiście. W pewien sposób czuli dumę z, z tego właśnie, z powodu z wyboru tego patrona. I wydaje mi się, że bardzo możliwe, że jest to dobry, dobry trop, dlatego że też, e, też chyba wielokrotnie Państwu przytaczałam taki przykład e, przepychanki na jednej z procesji o miejsce w procesji najbogatszych cechów kuśnierzy i złotników. I oni też coś takiego jako argument wysuwali, złotnicy, że przecież u nich na chorągwi jest święty Eligiusz, a u kuśnierzy się tylko lampart świeci. Z, z, futro, prawda, z Lampart. Lamparcie. Więc, więc jakby w tej hierarchii ważności no to mają niższą, prawda, rangę. Więc bardzo możliwe, że właśnie rzeczywiście tak było, że, że w pewien sposób się czuli wyróżnieni. A to, proszę Państwa, jest bardzo wspaniały i już nowożytny, więc zupełnie uprawo uprawomocniony na tym wykładzie wzór. Eee, proszę bardzo. Aha, dobrze. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć dwa słowa na temat godła cechu, bo pokazywałam horągie z XIX wieku, ale wiemy, że na pieczęci z wieku XVI był też Adam i Ewa, którzy stali po obydwu stronach drzewa, który oplatał wąż, ale to drzewo znajdowało się w garncu. Ono wyrastało z garnca. Z kolei, ponoć u, u garncarzy kleparskich, nie zachowały się te przedmioty, wiemy to tylko z XIX-wiecznych opisów, Był, była pieczęć, jakby pierścień pieczęć, w której też znajdowali się Adam i Ewa. Natomiast oni mieli też jeszcze jeden dość ciekawy motyw jako, jako swoje godło, a mianowicie głowę świętego Jana Chrzciciela na misie. i Ta misa była ta, tym kluczowym, kluczowym przedmiotem. Niby w ikonografii, ona najczęściej jest złota, no, ale tutaj zapewne miała być gliniana. Dobrze, i teraz już przechodzę do samych wyrobów. Najpierw może powiem o kilku warsztatach. I tu pokazuję bardzo ciekawą rzecz. Proszę Państwa, Krupnicza 26, czyli tam, gdzie mamy teraz oddział Muzeum Narodowego, dom Mehofera. W roku 30. Ósmym, w każdym razie w 1938 roku opisał to znalazca tego, tego warsztatu, czyli Juliusz Kostysz z Dunn i można powiedzieć historyk-amator, który bardzo wiele właśnie dobrego do historii kaflarstwa i zduństwa wniósł. On po prostu odkrył ten warsztat na parterze budynku przy ulicy Krupniczej. Były tam jakieś resztki materiałów. I były właśnie kafle. Co prawda, w artykule, który jest w roczniku krakowskim i też jest zdigitalizowany, mogą Państwo sobie zajrzeć. On tam zilustrował dużo, znajdują się tam ilustracje wielu rzeczy, które ponoć miały wpłynąć do naszego muzeum, ale tak naprawdę w zbiorach są tylko dwa kafle, które Państwu pokażę. Właśnie ten, z początku wieku XVII, zapewne. I ta wspaniała rozeta z wieku XVI. Ten warsztat właśnie tak działał w wieku XVI i pewnie jakoś do, do początku XVII. Kostysz pokazuje jeszcze trzy takie figurkę. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na... O, mam nawet światełko. Na tą figurkę, bo potem pokażę państwu podobną. Tu znajdowały się właśnie takie też kafle z takim aniołem tarczownikiem, jak później Państwu pokażę, na renesansowych właśnie piecach na Wawelu, ale także pochodzących z innych kamienic, no to się nie zachowało. Niby jest napisane, że w muzeum, że w muzeum tutaj historycznym, ale nigdy to do nas nie wpłynęło. I teraz pokazuję jeszcze drugi wspaniałe odkrycie. Które też nieraz Państwu prezentowałam, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę tak ważne, ważne badanie, że w ogóle warto o tym mówić, bo całkiem niedawno, całkiem niedawno, bo to są lata 2000-bodajże, odnalezione, proszę Państwa, tam, gdzie na Loretańskiej, przy, przy ojcach Kapucynach znajduje się taki budynek, który został teraz jakby przeznaczony na dzieło pomocy Ojca PiO. I pod tym budynkiem zanim on został wybudowany i w ogóle tam prawda, były obowiązkowe prace konserwatorskie. I wtedy właśnie, y Miały być tylko takie obowiązkowe i w ogóle, no ale u nas jak się coś pokopie, to się zawsze coś znajdzie. I znaleziono rzeczywiście wspaniały warsztat. Tam jest kilka pieców. W niektórych piecach jeszcze były właśnie naczynia, były formy kaflarskie. Zresztą bardzo piękny kafel z pokłonem czy króli z XV wieku. Były kafle z wieku XVI z postaciami w popiersiu w obramieniach. Tutaj jest właśnie fragment jednego z pieców. To było pani Maryli Dryj znalezisko. I tutaj pokazuję właśnie jedną z forem, bo jednak tych forem bardzo mało w Krakowie mamy odnalezionych, formę glinianą i to nie jest, to jest kafel z naszych zbiorów, to jakby nie jest, no widzicie Państwo, że różni się szczegółami, ale te rozety właśnie w XVI wieku z różnymi takimi lekkimi, powiedzmy, war, różnicami funkcjonowały i z podobnej formy właśnie mógł, mógł wyjść właśnie kafel z naszych zbiorów. Natomiast to na pewno jest wyrób tego warsztatu. Dlaczego? Dlaczego? To jest taka płytka nasadnikowa. Ona zdobiła narożnik albo pieca, albo między skrzyniami po prostu w spoinę włożona. To jest oczywiście godło z gmonta starego, orzeł z literą S. Proszę się nie przejmować kolorami, bo, bo w piecach to tak nie działało. Po prostu chodziło o to, żeby było kolorowo i ładnie, więc orzeł biały jest czarny, ale, ale jakby to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast dlaczego sądzę, że, że, że ta płytka powstała w tym, w tym warsztacie? Oczywiście te wzory w XVI wieku, one się bardzo powtarzały, można było kupić formy, ale. Tutaj w warsztacie, który pokazywałam, została znaleziona płytka o tych samych wymiarach w zielonej polewie i jest coś charakterystycznego właśnie w tym rozlaniu, tutaj, właśnie zniszczeniu, jakby tego reliefu, który powtarza się również na tamtej płytce. To jest po prostu coś więcej niż ten sam, to samo przedstawienie, tylko po prostu można śledzić pewne niedoskonałości, formy, które pojawiają się na dwóch wyrobach. I w ten sposób po no po kilkuset latach, po ponad 500 latach, dopasowaliśmy kafel, kafel, znaczy fragment ceramiki, który nie ma żadnej historii, tak naprawdę, do miejsca, w którym został wykonany. I tutaj jeszcze dla Państwa to jest właśnie ten fragment. Proszę spojrzeć, bo my jesteśmy na garbarach, właśnie, o których mówiłam, prawda? Mamy tutaj, tutaj jest ulica Loretańska, tutaj są zabudowania Ojców Kapucynów, i to jest to miejsce, w którym odnaleziono właśnie warsztat. A tutaj mamy ulicę Krupniczą. Czyli proszę Państwa, nie wiem co zrobiłam, ale chyba mi się. Dobrze. Czyli dawniejszą garncarską. I tu mamy właśnie miejsce, gdzie znaleziony był ten warsztat przez Juliusza Kostysza. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że te kafle, które mamy, właśnie te dwa, które pokazywałam wcześniejsze, one są takie mocno gipsowane, i to też tutaj właśnie. Yy, tak, z jednej strony jest to osoba, która ogromnie wiele zrobiła dla historii kaflarstwa i gdyby on tych kafli po prostu stamtąd nie wyciągnął, nie przekazał do muzeum nie opisał, to by ich nie było. A z drugiej strony ówczesna konserwacja nie była taką typową konserwacją, tylko po prostu zalepieniem tego w gipsie i wiele też takich. Yy, yy, no po prostu takich rzeczy, które się bada, nie wiem, odcisk palców, sposób formowania, no już teraz bezpowrotnie jakby są nie, nieczytelne, no ale gdyby nie on, nie zostałoby nic jakby z tego miejsca. I tu jeszcze proszę Państwa na, plamie, te, na planie, te żółte kropy to te warsztaty i teraz proszę spojrzeć, tu mamy błonia, prawda, czyli stąd wydobywano, wydobywano glinę i tu gdzieś płynęła y, młynówka y, i... Była woda, którą też spławiano, bo garncarze w piecach palili, prawda? Więc, więc też drewno pozyskiwano tą drogą, właśnie wodną, między innymi. Zresztą woda też była potrzebna w warsztatach z innych powodów. I teraz, i teraz przechodzimy do samych warsztatów. Właśnie widzę, że już pół godziny minęło. To teraz chciałabym Państwu pokazać. Po prostu wyroby, wyroby jakie powstawały w warsztatach i myślę tak i najpierw pokazuję właśnie wyroby tutaj naczynia gliniane, te najstarsze. Jak Państwo widzicie dość proste tutaj różnego rodzaju dzbany, misy, ale też na przykład trójnóżek mamy gliniany. Taki trójnóżek działał jak taka patelenka, bo od razu miał nóżki, można było. Ja później pokażę też ikonografię, jak to wyglądało. Można było po prostu zapali, postawić na ogniu. Tutaj była rączka, prawda? Jeszcze w ogóle wspaniałe jest, że wiele tych naczyń jest takich okopconych, co tak jakby nadaje im takiej prawdy historycznej, prawda? Ehm, tak, ehm, i również. Naczynia apteczne. Tu, tutaj pokazuje właśnie taką, e, tak, taką e, aptekę z XV wieku, co prawda e, nadreńska e, miniatura, ale właściwie te niemieckie były bardzo bliskie też naszej rzeczywistości, można powiedzieć. E, no i pojawiają się tutaj takie delikatne miniaturowe naczynka. No w aptece kupowano oprócz leków, oczywiście też przyprawy różne korzenne, bo one też były lekami e, w pewnym sensie. E, i tutaj są między innymi nasze naczynia apteczne, też taki tygielek, niektóre naczynia właśnie z naszych zbiorów miniaturowe były znalezione właśnie bo, bo tego mamy więcej, mamy ich przynajmniej z 10 sztuk wydaje mi się, kilka z nich zostało znalezionych na placu Świętego Ducha, więc wiemy, że na pewno służyły tym celom szpitalnym. A ja jeszcze proszę państwa, bo teraz powiedziałam o tych o tych, o, tych, o tych wyrobach, ale przypomniało mi się, że jeszcze, jeszcze miałam dla Państwa kilka informacji o warsztatach, um, o warsztatach um, nowożytnych, które. Zaraz, momencik, które wydaje mi się, że mogą Państwa zainteresować. Um, bo właśnie na tych garbarach pokazywałam to, co mamy w zbiorach, ale wiemy też ze źródeł, że na przykład były tam domy, to jest koniec XVI wieku, właśnie sąsiadów garncarzy, Andrzeja Plebana i garncarza Szymona. Ale na przykład, co wydaje mi się dość ciekawe, w 1628 roku przy Grodzkiej 3 działał niejaki kaflarz Jurek, czyli był wyspecjalizowany, robił tylko kafle. I on właśnie miał warsztat przy, w tylnym trakcie budynku frontowego, czyli właśnie nie od ulicy i też w tym samym czasie przy ulicy Grodzkiej 9 działał też inny kaflarz i właśnie jest określany jako kaflarz, czyli no, też specjalizacja. I jeszcze udało się tutaj mi znaleźć, że dość wcześnie, bo w 1835 roku, więc podejrzewam, że mogły te piece być starsze, przy ulicy Anny 11 działały dwa piece garncarskie. Znaczy działały, już wtedy nie działały, ale były odnalezione. Natomiast jeśli chodzi o Kazimierz, to będziemy mówić oczywiście o Bartoszu z Kazimierza, postaram się szybko. Natomiast... Mamy w naszych zbiorach dwa zespoły kafli, różnych odłamków, właśnie naczyń, które pochodzą z wieku XVI-XVII. Znaczy tam można to jeszcze doprecyzować, ale to może nie jest takie istotne w tym momencie. I one są wydobyte z dwóch miejsc na Kazimierzu. Jedno to było przy budowie szkoły przy ulicy Wąskiej. A drugie na narożniku Estery i Warszawera i można sądzić, że nie są to zwykłe po prostu wysypiska śmieci, czy jakieś nie wiem pozostałości iluś tam warstw jakiegoś, jakiegoś życia, tylko rzeczywiście jest to warsztat, pozostałości po warsztacie garncarskim, dlatego że form jest jest bardzo dużo różnych różnych typów naczyń ze stosunkowo krótkiego okresu czasu i wiele z nich. Sprawia wrażenie, jakby nigdy nie były używane, a właśnie zniszczone wcześniej. Więc tak jakby zostały wyrzucone, nie wiem, pęknięte przy wypale kafle, które w ogóle nie są zakopcone, a są z takiego miejsca w piecu, gdzie zakopcone być powinny. Więc tam właśnie znajdowały się jeszcze, przynajmniej według mnie jeszcze dwa warsztaty. Dobra. To teraz, proszę Państwa, pokazuję. Coś, co, o czym w Krakowie marzono, a do czego nigdy tak naprawdę nie doszło, czyli majolikę. Pokazuje taki talerz, który ma po prostu dość wdzięczne samą ilustrację, bo widzimy tutaj malarza majoliki, który właśnie maluje obraz i tutaj mamy właśnie jego, jego warsztat, prawda, szkliwa kolorowe, w takich, w takich niewielkich pojemniczkach. W Krakowie oczywiście, przecież w Krakowie też było bardzo wielu Włochów, te naczynia włoskie docierały do Krakowa, ale właśnie jak Państwo widzieliście, ja pokażę nowożytne naczynia za chwilę, natomiast nie było takich luksusowych, lokalnych naczyń, były pewne marzenia o stworzeniu takiej, takiej wytwórni. No i jeden Włoch, Antonio de Stesji, o którym na pewno być może Państwo czytaliście, w roku 1583 trzecim, ale nie jestem pewna, uzyskał od króla Stefana Batorego przywilej na wyłączną produkcję naczyń majolikowych, na całą w ogóle tutaj tereny na całego kraju. Dobrze powiedziałam, 1583 ponieważ jego rodzina mieszkała we Włoszech, poprosił ich o wybór rzemieślników odpowiednich i rzeczywiście jego brat sprowadził mu dwóch rzemieślników włoskich, którzy mieli właśnie wykonywać tą robotę, jak, jak oni to mówili, jak fawency. Ponieważ majolika, czyli też fajans, to fajans to jest nowsze określenie, prawda? Ma, określenie majolika to była w ogóle na jakie wyroby? Jak, jak tak określali? określano? wyroby, oczywiście ceramiczne, które były kryty, kryte polewą ołowiowo-cynową, czyli tą kryjącą. Z różnymi, właśnie yy, zazwyczaj, ponieważ, jak Państwo widzicie, byli to wyspecjalizowani malarze, to były bardzo wysokiej klasy zdobienia tych, tych wyrobów. No i jak to się skończyło? No do Krakowa przyjechali Michał Teducci i Klemens, yy, boże jak on się nazywał? Awekut, tak, Awekut, przynajmniej tak pokazu, przed, przedstawiają źródła. Zostali zatrudnieni przez Steziego na trzy lata, ale tak naprawdę już po roku doszło, oni byli w ogóle, może to warto wspomnieć, że oni byli, działali poza cechem. Yy, Tezji miał przywilej i oni mogli działać po prostu na jego, jakby, jako jego, jego pracownicy. No i okazało się, że już po pierwszym roku Stezji po, po prostu pociąga przed sąd rady swojego pracownika Michała Teduciego. Nie podobają mu się jego wyroby. Twierdzi że, twierdzi, że nie zrobił, nie skończył właściwie żadnego wyrobu do końca i że one w ogóle no, nie wyglądają jak fajanse. Przy czym właśnie to jest dość ciekawe, jak się tłumaczy ten Ducji, że w Polsce... Wszytka bowiem materia tuteczna do roboty faenckiej żadną miarą nie jest sposobna, albowiem na glinie aż tak nie schodzi, ale piasek gruby mocny, sól mocniejsza aniżeli sól zamorska, ogień z drzew tutecznych jako... Ogień z włoskiej trzciny nie jest do tego sposobny. więc że Nawet jeszcze glina jako tako, chociaż o tej glinie jeszcze powiemy, właśnie, ale wszystkie pozostałe składniki no nie bardzo się nadają według niego. Ale wynajmujący Teduciego właśnie z tezji wygrał wtedy tę sprawę, dlatego że wskazał jako takich pracowników, którzy sobie świetnie radzą z ceramiką, rzemieślników ze Sławkowa, że tutaj prosty lud robi wspaniałe wyroby, a że właśnie tutaj mistrz włoski sobie z tym nie poradził. I że Rzeczywiście musiał oddawać przynajmniej pewną sumę pieniędzy właśnie Włoch, Włoch Włochowi tak naprawdę, ale, ale bo, bo destezji miał pochodzenie włoskie, ale prawda, już był mieszkańcem, już był obywatelem krakowskim. Natomiast jeśli chodzi o Awekuda, czyli tego klemensa Awekuda, wydaje się, że tutaj doszło do pewnego nieporozumienia, dlatego że Stezji podejrzewam, że, że wynajmując ich. Myślał o takich wspaniałych talerzach zapewne, jak ten, co, co widzimy tutaj. Natomiast oskarżył Awekuda, że on robi tylko jakieś dzbanki i miski, i w ogóle one nie przypominają tych wyrobów. I tutaj okazało się, i wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawe, bo nasi garncarze, proszę Państwa, robili tak naprawdę chyba większość tych rzeczy. Oni sobie, znaczy wszystko tak naprawdę. I często nie mieli jednej specjalizacji, tylko właśnie w tej pracowni, tak jak widzieli Państwo na miniaturach, powstawały naczynia, kafle. Jeszcze zobaczymy płytki posadzkowe, y, y, później, y, Boże, do nakrywania dachu, płytki. Dachówki, dziękuję, dziękuję. No właśnie. Także mieli bardzo szeroką specjalizację. Zabawki, być może fajki, o czym też powiemy. Natomiast, natomiast włoch, Klemens tłumaczy się, że przecież u nich jedna osoba formuje, druga maluje, trzecia wypala w piecu i że on przecież robi to, co, to, to do czego go Nauczono i czegoś z miszczem, tak jak robił we Włoszech. I że on tutaj nie ma żadnego, żadnego jakby z tym. No nie, nie jest to jakby w tym, nie leży problem, bo on tą robotę wykonuje dobrze. I tutaj rzeczywiście została, rzeczywiście część wypłaty, której nie dostał za źle zrobioną wyroby, jednak musiał mu zwrócić destezji. I na tym skończyła się, proszę Państwa, historia Majoliki w Krakowie. Bo już nie mamy żadnej informacji o tym, żeby ktoś próbował ją robić. Ja jeszcze nie powiedziałam, przepraszam, miałam, wymyślić, miałam wyjaśnić termin. Majolika pochodziło od Majorki, gdzie wyroby um, um, były tam po prostu. Tego typu ceramika była. to była taka wyspa, gdzie wyroby arabskie jakby magazynowali przed, przed, um, przed sprzedażą we Włoszech. I stąd właśnie ta nazwa. A podobne zaczę zaczęto produkować faency. Stąd właśnie ta druga nazwa, fajans. W Polsce, w Polsce nazywano w XVII wieku je jeszcze farfurami. Yy, I ponieważ. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze pokazuję, właśnie z tego, z, tego, z tego podręcznika, który pokazywałam na samym początku o wybieraniu gliny, właśnie Cypriana Picolpasy, właśnie scenę malowania, właśnie tylko malowania tych wyrobów, czyli konkretny etap pracy i konkretna specjalizacja. I właśnie Cypriano Picolpaso jest autorem tego określenia Majolika w wieku XVI. Natomiast wracamy, Epoka nowożytna i wracamy do naszych, naszych wyrobów. Proszę Państwa, to właśnie te fragmenty mamy w naszych zbiorach. Właściwie nie mamy żadnego całego talerza z wieku XVI czy XVII, ale przyznam, że to, co widzimy, no pokazuje całkiem ciekawe przykłady. Można Ponieważ dekoracja była kontynuacyjna, w niektórych przypadkach można się bawić o rekonstrukcję i może kiedyś rzeczywiście coś spróbujemy z tym zrobić. Jak Państwo widzicie, jest to ceramika z gliny żelazistej, bo to też jest bardzo ważne. Ta nasza glina po wypale miała właśnie kolor taki, prawda? Taki, taki jak tło mojej prezentacji, czyli właśnie czerwony-pomarańczowy. I bardzo długo. To było też problemem naszych garncarzy, jakby też może jakości ich wyrobów czasem, dlatego że jeśli chcieli zrobić wyrób właśnie estetycznie, ładnie, kolorystyczny, to te przezroczyste polewy, te najstarsze właśnie, ołowiowe, zielona, żółta, y, taka bursztynowa, one po prostu nie wychodziły czysto te kolory, bo te, prze, przebijał ten pomarańcz, ta czerwień spod spodu. Dlatego nasi garncarze, którzy właśnie tą glinę krakowską mieli tylko żelazistą dostępną, sprowadzali, kupowali tą glinę. I ta glina przyjeżdżała na przykład z Kieleckiego, y, albo z Dolnego Śląska, albo... Tak, dobrze mówię. Natomiast, że była cennym bardzo wyrobem, świadczy... To, że przekazywali ją sobie w testamentach. Od XVI do XVIII wieku powtarzają się w testamentach garncarzy krakowskich takie informacje, że przekazują właśnie białą glinę kolejnym pokoleniom. I też, co jest ważne, oni tej gliny nie marnowali, w sensie nie wykonywali wyrobów z białej gliny całych, tak jak na przykład robili to w Niemczech z tej gliny kaolinitowej, bądź w tych miastach czy rejonach polskich, gdzie takie możliwości były. Oni dawali tylko leciutką białą powłoczkę na naczynia I potem, nawet po wypale, nakładali na to przezroczystą polewę, i wtedy kolor wychodził bardziej intensywny. Tutaj pokazuję jeszcze kolejne nasze wyroby. One mogły naśladować właśnie takie wyroby majolikowe, białe tło i kolorowe wzory. Tutaj taka rekonstrukcja, właśnie jak to mogło wyglądać. Główny motyw i dekoracja pasowa wokół. I kolejne przykłady, te myślę już młodsze. E, zapewne z wieku XVII, może nawet XVIII. E, a te u góry wydaje mi się, że z początku wieku XVII. Pokażę Państwu dlaczego. Tutaj mamy bardzo dobrze datowane kafle. One mają takie ornamenty, że po prostu no, nie mogły powstać kiedy indziej, tylko w pierwszej tercji wieku XVII. No, najwyżej w pierwszej połowie. I proszę spojrzeć na na ich zdobienie. Mamy granatową polewę tła, prawda ta biel i taki gręszpanowa zieleń, jeśli chodzi o detal. I te same prawda kolory pojawiają się tutaj, z tym, że tutaj dekoracja wykonana jest z formy, z formy w reliefie, a tutaj prawdopodobnie to jest takie malowanie z rożka, wyciskanie po prostu tej farby, że ona tak grubiej jakby, no po prostu właśnie taka reliefowa, reliefową fakturę później pozostawia takie malowanie, bo Zdobienie były, były dwie metody, prawda? Malowano albo pędzlem na płasko, albo właśnie rożkiem w ten sposób. I mamy jeszcze takie ciekawe przykłady, właśnie takich wzorów, no jak tutaj widzimy, takich, takich tutaj dropiatych, takich, to, to było takie właśnie, jakby to powiedzieć. Um, kropienie tą farbą drugą, i taki trochę efekt przypadkowy, były również takie próby oddania też takiej nieregularnej faktury marmuru, które zresztą widzimy też tutaj u góry na tym kaflu, co jeszcze bardziej potwierdza nam to, że te same osoby robiły te same wyroby, znaczy w sensie różne wyroby, że nie było aż takiej specjalizacji, że u nasz garncarz po prostu robił wiele rzeczy, i tutaj mamy taką dość modną też też w innych, w innych y, y, rzemiosłach dekoracje rybi i łuski. I tutaj właśnie taki, taką sia, sieć z oczkami zielonymi, więc takie właśnie. I tutaj pokazuję majolikę znowu. Y, I proszę Państwa, no tutaj też się takie, takie motywy właśnie rybi i łuski pojawiają. No ale tutaj mamy wyrób naprawdę wysokiej klasy. I teraz kubki nasze y, nowożytne. Też proszę Państwa. Y, Białe, właśnie z malowaną dekoracją. Ta biała polewa podejrzewam, że ona już jest właśnie zmętniana cyną. Tak mi się wydaje, bo wygląda dość gęsto. Natomiast ja tutaj jeszcze chciałam przeczytać taki fragment, fragment pieśni Kochanowskiego, ale nie wiem, czy ją mam, bo na pamięć jej nie powiem. Momencik. Jest. Trzecia pieśń. Trzecia pieśń Kochanowskiego, Odzbanie, jest fragment. Dlatego, że właśnie takie dekoracyjne wyroby rzeczywiście były, podawane na, były wstawiane na stołach. Co prawda te akurat, które państwu pokazują, one mają niewielkie wymiary, ale oczywiście większe też się zdarzały, jak najbardziej. I jeśli chodzi o mieszczaństwo, to były to w takim średnio, średnio zamożnym mieszczanin wyroby ceramiczne, szkliwione, miał na co dzień. Natomiast od święta już, już w nowożytności, w wieku... XVII, to już na pewno używał cyny na przykład. Natomiast, natomiast rzeczywiście biedniejsi mieszczanie jak najbardziej używali naczyń glinianych bardzo długo. Zresztą do takich codziennych w kuchni, prawda, czy, czy, czy w jakichś takich codziennych czynnościach no to one były bardzo ważne. Natomiast szkliwione, no, dekorowane, no to była inna klasa, jeszcze w zależności od dekoracji. I o takim polskim dzbanie pisał Kochanowski zapewne. Dzbanie mój pisany, dzbanie polewany, bądź płacz, bądź Żarty, bądź gorące wojny, bądź miłość niesiesz, albo sen spokojny. Jakkolwiek zwano wino, co wtiem Przymknij się do nas, a daj się nachylić, chciałbym twym darem gości swych posilić. Jak, proszę państwa, to mogło wyglądać? Kuchnia, czy w wieku XV, czy w wieku XVI, również i nasza, pokazuje na, rycina, na, na, na um, ilustracjach, właśnie z tej księgi norymberskiej, z tego przytułku, o której mówiłam na samym początku. I widzicie Państwo, kucharz Wilhelm z XIV-XV wieku, konkretne daty życia, Anna Milner, kucharka, ale, ma, ale właśnie mamy bardzo dobrze pokazane, Pokazaną funkcję tych naczyń. Widzimy, że właśnie używano ich jako naczyń po prostu do gotowania. I też, proszę Państwa, bardzo często się spotkacie z naczyniami, które mają polewę tylko w środku, bo w ogóle oczywiście polewa była, podrażała jakość ceny naczynia. Więc naczynie niepolewane było tańsze, ale polewa oprócz tej funkcji dekoracyjnej pełniła również tą funkcję, prawda, praktyczną. Ona to porowate naczynie uszczelniała w pewien sposób, dlatego y, y, po prostu tańszą wersją naczynia polewanego było naczynie szkliwione od środka. Y, tutaj mamy właśnie takie różnego rodzaju trójnóżki, to już może nowożytne, ale, ale dobrze też widać. Dobrze też widać funkcję prawda, tych nóżek, które można postawić na ogniu. No i jak ładnie, i, i tak właśnie patrząc na te kuchnie, które tu widzimy i na te fragmenty tych naszych naczyń, które mamy, no wyobrażam sobie, ponieważ z opisów w księgach wiemy, że właśnie tego typu dekoracje były, w kredensach były kolorowe talerze, kolorowe dzbany, więc myślę, że to bardzo pięknie musiało wyglądać, że chociaż to są takie bardzo fragmentaryczne rzeczy, te, które u nas przetrwały, no to też dobrze pokazują, jak mogło Wyglądać mieszkanie ówczesne. Przepraszam, bo ja czas muszę sprawdzić. O! Ówczesne, ówczesna kuchnia. Kolejny wyrób garncarzy, krakowskich zapewne, bo w Krakowie znalezione. Lampki. Troszkę bo właśnie, to jest taka troszkę myląca nazwa, ale znalazłam, że archeolodzy tak to nazywają, że lampki woskowe, które to tak troszkę jakby były z wosku, ale one są gliniane na wosk, jeszcze czasami łój zwierzęcy, ale to bardziej w żelaznych lampkach, więc myślę, że tutaj u nas to przede wszystkim wosk, bo to jednak była taka podstawowa forma podstawowe paliwo dla, dla, dla światła. Natomiast teraz jeszcze szybciutko się postaram streścić kafle, jak to w ogóle wyglądało, bo te najstarsze to były oczywiście kafle miskowe. I te piece, które w krakowskich domach powstawały w wieku. 14, to do drugiej połowy 14 się znajduje te kafle i w wieku XV wyglądały jak takie być może tak jak ten. Te pierwsze to były takie jakby kopczyki, można powiedzieć, robione z gliny. Kafle, jak Państwo widzicie, one nie miały komory, komory one były jak garniec, otwierały się na zewnątrz, przez co też miały pewien mankament, bo dość szybko to ciepło wyparowywało to, przez to otwarcie i jakby przez brak akumulacji w środku. Potem jeszcze mogę powiedzieć, że te kafle używano tak naprawdę długo, bo można było taki piec zrobić z kafli garnkowych, nawet w wieku XVII. Często zestawiano je też w skrzynie, także miały one taki prostopadłościenny, też zdarzało się charakter, ale oczywiście one były zawsze tańsze. Tutaj jest taka dawna rekonstrukcja, wiem, że już nowe powstały, ale tylko pokazuję jako zarysowanie tematu, bo oczywiście taką wielką rewolucją w garncarstwie krakowskim było wyprodukowanie, Kaflu, kafli i w ogóle postawienie pieców na, w komnatach króla Zygmunta Starego i królowej Bony na Wawelu. I tutaj pojawiają się takie motywy jak rozety, jak książęta właśnie trzymający, królowie trzymający herby, które będą pojawiać się też w naszych zbiorach i pochodzą z krakowskich kamienic. A co najciekawsze, i co Państwo wiecie na pewno, bo na wielu prezentacjach pokazałam, a mówiąc o garncarzach, no trudno nie powiedzieć o Bartoszu z Kazimierza, który rzeczywiście, no to był taki ewenement. Nasi garncarze nie zostawiali żadnych pieczątek, żadnych podpisów na swoich dziełach. Oprócz tego jednego, który napisał na tych piecach wawelskich, oczywiście to była forma zrobiona specjalna, że, że Bartosz uczynił i że Bartolomeus de Kazimiria fecit. I próbowano szukać warsztatu Bartosza. Maria Piątkiewicz-Dereniowa szukała tego miejsca na Kazimierzu, gdzie mógłby. Mieć ten warsztat i rzeczywiście pojawia się źródła Bartosz Garncarz. Najpierw mieszka koło Kościoła Katarzyny, potem koło Kościoła Bożego Ciała bodajże, potem ma swoją, jakiś Bartosz-Warsztat Bartosz War, na psim rynku przy Kościele Świętego Wawrzyńca, ale tak naprawdę nie wiemy, czy chodzi o jedną osobę, bo to są, były spisy podatkowe, czy chodzi o tego Bartosza konkretnego, bo no, no niestety no nie ma na tyle wiadomości, żeby, żeby to powiązać. Tutaj pokazuję piec z zamku Hohenzalzburg w Austrii, dlatego żeby pokazać, że motywy, które Państwo zobaczycie na naszych kaflach i na piecach wawelskich, one nie były odosobnione, one po prostu sobie trwały nie tylko w, nie tylko w ceramice, ale też zapewne w innych rzemiosłach. I to te nasze zbiory. Kafle z motywem rozety odnalezione w różnych częściach Krakowa i proszę państwa ten kafel na dole, proszę spojrzeć. On ma właśnie taką cieniutką warstwę pobiały. On chyba nie był szkliwiony w ogóle. Tylko właśnie ta pomarańczowa glina i pobiałka na to nałożona. Dobrze też widać. My, wydaje mi się, że na tym kaflu ten zabieg, tu gdzie, tu gdzie odprysnęła od polewa razem z częścią właśnie y, y, lica, widać tą glinę żelazistą od spodu, ale widzimy, że y, tutaj są takie białe fragmenty, jest ta pobiałka i dlatego ta zieleń jest taka całkiem intensywna i nie zabrudzona tym czerwonym kolorem. No i proszę Państwa, te motywy nie brały się znikąd. Myślę i coraz bardziej jestem przekonana, że wszystkie dziedziny rzemiosła, nawet te, które się wydają takie najbardziej. No, nie chcę powiedzieć proste, może należy jednak badać w szerszym kontekście, porównując inne techniki, porównując inne motywy, które pojawiają się właśnie w zdobnictwie i patrzeć kompleksowo na całość, patrzeć kompleksowo też jak te mieszkania wtedy wyglądały, bo proszę sobie pomyśleć, pokazywałam Państwu kafle z piecowej, pokazywałam Państwu fragment talerza, jak mogła wyglądać taka kuchnia, prawda? oczywiście u bogatego mieszczanina, z takim piecem i z takimi talerzami wystawionymi w kredensie. Czy dobierali je rzeczywiście w jakiś sposób, a jeszcze Pokażę zaraz wzory na podstawie tkanin, więc to też będzie ciekawe. Tutaj oczywiście kaplica Zygmuntowska i mamy rozety. Tu, proszę Państwa, mamy takie pąki i na przykład ten motyw jest dość charakterystyczny. On pojawia się też w malarstwie, bardzo często w malarstwach gotyckich, w obramieniach obrazów koniec XV wieku i też jeszcze XVI wiek, jak państwo widzą, bo kafel jest z początku wieku XVI. Jeśli państwo będziecie zwiedzać naszą wystawę z w Krzysztoforach, parter, tam jest taka jedna, jedno pomieszczenie kolebkowo sklepione z polichromią zieloną, właśnie takich gęstwy splątanych liści na, na suficie. I też pojawia się jako taki element fryzu taka listwa właśnie z z, tymi, z tym motywem. Więc jak pomyślimy sobie o tym wyposażeniu, wnętrz tam się pewne elementy takiego ówczesnego designu powtarzały. I teraz kolejny motyw renesansowy na kaflach piecowych, czyli właśnie taka, taki motyw kandelabrowy, ponieważ przypomina świecznik z takimi symetrycznymi wolutami roślinnymi. I tutaj pokazuję przykład, zestawienie z nagrobkiem Bonerowej z kościoła, z kościoła Mariackiego, i też mamy, prawda, oczywiście to nie jest jedyny przykład, ale bardzo dobrze widać jakby tą wspólnotę form i wzorów. No i tarczowniki, które znaleźli, znalezione zostały przy ulicy Świętego Tomasza, takie jak na Wawelu. Proszę Państwa, te kafle mogą Państwo też teraz oglądać na naszej wystawie stałej, na parterze. Takie były właśnie na piecach królowej Bony i Króla Zygmunta, ale też zostały odnalezione w jednej z krakowskich kamienic, więc jakby nie były zarezerwowane tylko dla króla. No i tutaj pokazuję jeszcze tą naszą płyteczkę, którą już pokazywałam wcześniej, dekoracyjną. No i jeszcze takie zestawienie. Ten jeden z najpiękniejszych naszych kafli, para prawdopodobnie para małżeńska, bo to też było takie. Tu mamy początek XVI wieku, a już w wieku XV. Ten motyw par małżeńskich portretów profilowych przecież we Włoszech był bardzo popularny. No i właśnie również na kafle przywędrował. A tak zostali przedstawieni w tym samym czasie. Prawda? To jeden z naszych najlepszych, najlepszych też artystycznie wyrobów, czyli portrety wykonane w drewnie, w bukszpanie. Złotnika przybyły jego żony. I tutaj jeszcze jeden przykład, bo on też pokazuje, jak kafle powstawały. Tu mamy formę. Nie tego samego kafla, ale ona się znajduje teraz w Muzeum Narodowym w Krakowie. To jest przedstawienie Ferdynanda Habsburga. Ono zresztą zostało właśnie zrekonstruowane w Toruniu przez ekipę pod kierunkiem pani Marii Rudy, przez jedną ze studentek, która. Pani Maria Rudy jest właśnie pracownikiem naukowym i taką wybitną konserwatorką, która konserwowała piec z dworów Artusa w Gdańsku. I tam pojawia się, proszę Państwa, też Ferdynand Habsburg. Wszystkie te przedstawienia, wszystkie te formy są oparte na tej samej grafice, więc wiemy też, jak to powstawało, prawda, te formy. Można było zamówić bardziej luksusową. Oczywiście różnią się tu obramienia. Tam była z kolei arkada, ale właśnie dzięki pewnym, pewnym tym samym elementom zdołano zrekonstruować też ten nasz kafel. Nie chcę przedłużać, ale teraz myślę, że pokażę dość ciekawe i odkrywcze, być może dla niektórych zestawienia. Bo proszę Państwa, na kaflach, na piecach, które budowano, pojawiają się oczywiście wzory, które wcześniej zostały przyniesione na tkaniny. W jakiś sposób tutaj mamy na przykład fragment tkaniny tureckiej z takimi wspaniałymi kwiatami chabru. To są fragmenty naszego kafla, a to kafel ze zbiorów w Muzeum Narodowym, ten sam jakby wzór. Tutaj pokazuję jeszcze dwa fragmenty, jak wyglądało to na tkaninach. Tutaj jest tkanina jedwabnat. A tutaj płytki ceramiczne. I proszę Państwa, te takie wschodnie motywy, kontynuacyjne, takie ciągnących się sieci, można powiedzieć, że gdzieś tam dały początek temu, co widzimy później w naszej ceramice. To wcześniej pojawiało się też na tkaninach. Tutaj mamy właśnie z kolei motywy takich kwiatowych bukietów w wieńcach. I również gałązek roślinnych. Tylko te tkaniny, te motywy na tkaninach troszeczkę wcześniej występowały, i to jakby później również przeszło na ceramikę. Tu jeszcze pokazuję wzory, i teraz przechodzę do zabawek, żeby Państwa nie zamęczyć. Proszę Państwa, garncarze wykonywali również zabawki. O, i tutaj też jest. Jeszcze jeden przykład bardzo dobry tej naszej gliny krakowskiej. Proszę spojrzeć, jak wygląda polewa na, na glinie bez pobiały. Tutaj prawie ta zieleń jest taka przybrudzona, prawda? Tutaj już podejrzewam, że gdzieś ta pobiała być musiała albo polewa bardzo gęsta bo rzeczywiście ta grzechotka wygląda inaczej. Więc z gliny robiono grzechotki, ale robiono też zabawki. Ta zabawka została odnaleziona na rynku. O i nie powiedziałam o kramach, więc powiem teraz. została odnaleziona na rynku od strony zachodniej, czyli tam właśnie gdzie gangcarze w 1406 roku, wtedy kiedy pozwolono im tą glinę wykopywać. Wtedy też y, y, Rada Miejska umówiła się na, z nimi na korzystanie z 20, y, y, z 20 y, y, ław jakby do, do sprzedaży i było takie piękne określenie. Zaraz może znajdę, bo bardzo mi się spodobało żeby garncarze nie byli zmuszonymi czy to w deszcz, czy w skwar, czy w zimie, czy w lecie siedzieć pod gołym niebem. I wtedy troszkę zostali jakby poszkodowani w cudzysłowie piekarze, ponieważ troszkę im zabrali ław chlebowych z tego powodu i wcisnęli tam garncarzy. No, i tak sobie sąsiadowali wieki jeszcze potem z sadelnikami. To się parę razy paliło oczywiście, ale tak naprawdę yy, najdłużej chyba, bo dopiero w połowie XIX wieku, wyburzono te stanowiska garncarzy. Oni sobie tam sprzedawali wyroby, ale proszę Państwa, też nie można było sobie sprzedawać tyle, ile się chciało, bo to też było. Yy, obwarowane pewnymi przepisami, po prostu, żeby była jakaś sprawiedliwość w cechu. W da, w da, statuty to regulowały i na przykład w tym najstarszym statucie jest powiedziane, że mistrz może przynieść na, na targ tylko 12 tam konkretnych koszy wyrobów. I jeszcze była taka informacja odwołująca się do dawniejszych zwyczajów, czyli że jakby pewne zwyczaje już obowiązywały wcześniej, przed 1504 rok, rokiem. Czyli tym statutem, że wolno było wystawić też określoną ilość wyrobów, że nie wolno było zwabiać klienta dużą ilością, tylko trzy duże dzbany przy sobie i cztery małe przed nimi. Poza tym był też taki dość ciekawy przepis, jeśli chodzi o sprzedaż, że nie wolno było w żaden sposób ściągać klienta drugiemu mistrzowi. że nawet, nawet było powiedziane, że nie wolno było ani mrugnięciem oka, ani, ani tam mową, ani w żaden inny sposób nie, nie wolno było zwabiać do swoich wyrobów i to było karane. Pół funta wosku trzeba było oddać do cechu za, za takie przewinienie. No i oczywiście jeszcze, może wracając jeszcze też do koloru gliny, bo to nam będzie wychodzić tutaj cały czas, bo tu znowu też mamy ten problem przebijającej gliny żelaznej nie wolno było wybierać gliny i to było w statucie rzeczywiście powiedziane nie wolno do, robić domieszek no bo ta nasza glina jest taka jaka jest i za to płacą y, obywatele a często próbowano sprzedawać to jako lepsze wyroby bo uważano że właśnie ta jaśniejsza glina jest lepsza zresztą tutaj państwo widzicie te wyroby niemieckie są właśnie z tej białej gliny i jeśli one były malowane to one rzeczywiście te kolory były bardzo bardzo takie wyraziste i mam wrażenie też że czasami jej gęstość y, y, korzystnie niej wpływała właśnie na wykonywanie niektórych delikatnych elementów w formie, bo te figurki, które tu Państwo widzicie, są robione z dwuczęściowej formy, a nasza jest jakby ich naśladownictwem. Ona ma odciskaną tylko twarz, tutaj ma zrobiony taki stożek, można powiedzieć, na kole, ma doklejone takie wielkie guziki, tutaj ma ręce z wałka, dzbanek też taki niewielki, utoczony, ale otwiera się do jej środka. I tutaj jak pieróg ma po prostu zrobione na około głowy coś, co przypomina nimb. I tak rzeczywiście długo myślano, że ona jest świętą, ale nie. Bo rzeczywiście okazuje się, że są bardzo podobne figurki z tego czasu i że to jest bardzo konkretne nakrycie głowy, czyli kruzeler. Bardzo modne w ogóle na dworach, ale też i w miastach. Bo proszę państwa, to jest mieszczka krakowska. Femka Borkowa, która miała swój nagrobek, swoją płytę epitafiną w kościele Franciszkanów. Była żoną żupnika, więc, więc była dość majątną kobietą. I zresztą w kamienicy hetmańskiej na jednym ze zborników teraz jest interpretowana jako Jadwiga Żagańska, żona króla Kazimierza Wielkiego. Też jedna kobieta ma właśnie tego typu nakrycie głowy. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie te kruzelerpuppe tak zwane z niemieckiego, bo tam przede wszystkim było najwięcej ich produkowano. No to był bardzo, bardzo, bardzo modny, modny produkt i prawdopodobnie przez przecież środowisko niemieckie też w Krakowie było bardzo silne. Zaczęto produkować swoje, ale wydaje, wydaje mi się, że nie było, ponieważ tylko tą jedną znaleźliśmy, znaczy nie my, to było na przełomie XIX i XX wieku i wiemy, że na zach od zachodniej strony sukienki, czyli tam, gdzie były właśnie te kramy. Um, no że ona jest rzeczywiście takim wyrobem ręcznym na wzór. I ma też jeszcze, przepraszam, jeszcze jeden ciekawy element czyli ten zban, o którym mówiłam, on może teraz jest na zdjęciu niezbyt widoczny. Nie wiem, podejrzewam, że może być odtworzeniem tego czegoś, bo ta figurka, proszę Państwa, one były czasami dawane właśnie jako podarunki chrzcielne i tu kładziono monetę dla dziewczynki. Nie wiem, czy to można tak porównywać, czy to po prostu jest takie bezmyślne przetworzenie, zrozumienie jakiegoś tego wzoru niemieckiego właśnie, czy po prostu ona miała kogoś konkretnego przedstawiać, bo to czasami wiemy też, jakie mogło być użycie tych figurek. Oczywiście mogły być zabawkami dla dziewczynek, ale też czasami odgrywano z nich takie sceny, jakby takie oparte troszkę na Biblii, czasami jakieś takie moralizatorskie. Aha, i jeszcze charakterystyczny element. Czyli te duże guzy. To jest też charakterystyczne, jak Państwo widzicie, dla tych sukien z przełomu XIV i XV wieku. I tutaj jest jeszcze jedna taka lalka niemiecka po tej stronie, a tutaj są dwa nasze znaleziska z rynku, i to już jest zrobione z formy. No i myślę, że to też jest kruzeler-puppe, właśnie. Tak. I teraz jeszcze Państwu pokażę jedną, bo oczywiście te laleczki były produkowane przez cały czas, i w Krakowie w XV wieku znajdujemy ich już coraz więcej. I one już były właśnie robione z formy i proszę Państwa tutaj mamy taką figurkę, którą to jest figurka nasza, natomiast to jest figurka ta, którą pokazywałam Państwu z tego warsztatu na Krupniczej. Mam pewne powody sądzić, znaczy my tego nigdy nie sprawdzimy, bo ta się nie zachowała, ale jak się patrzy na pewne elementy być może to jest ten sam warsztat w ogóle, bo... V, tu jest po prostu troszkę przekręcona w drugą stronę. Mo, możliwe, no nie upieram się, ponieważ tego nigdy nie sprawdzimy. Natomiast ym, na tych figurkach bardzo dobrze można je datować, ponieważ bardzo dobrze widać zmieniającą się modę i rzeczywiście to była bardzo szybka reakcja. Yy, w ogóle niemieccy badacze, nawet jest powstała taka książka Mode aus Model yy, właśnie o tych niemieckich figurkach, że właśnie bardzo szybko reagowało na zmiany mody. I tu mamy właśnie te z przełomu XV i XVI wieku yy, suknie. No i koniki, oczywiście, zabawka chłopców. Może nie tylko, ale, ale przeważnie na tych miniaturach bawili się nimi chłopcy, z tymi charakterystycznymi, proszę Państwa, otworami z przodu. Nie wiem, czy to mi działa w ogóle, chyba już nie. A może? W każdym razie widzicie. I tutaj kolejna figurka, ta już jest nowożytna. Proszę spojrzeć, ten jeździec, rycerz, to już chyba nie działa. Ma tutaj takie nacięte, jakby. Rękawy. W staropolskich źródłach one się nazywały żyzane i taką baskinkę, również nacinaną. I to jest takie odwzorowanie ubioru niemieckiego Landknechta właśnie z przełomu XV i XVI wieku. Ta czapka, którą ma również się pojawia właśnie, w... tutaj akurat jest beret, ale też się pojawia, to jest taka czapka, na którą można nałożyć zbroję. I jak wyglądały takie zabawy tego typu rycerzykami czy konikami, albo właśnie te otwory mogły służyć do, prze, do nanizania na nie sznurka. Jest też taka, taka teoria, że mogły służyć lepszemu, do lepszego wypału, po prostu nadziewano je na patyk, do ciągnięcia za sobą takiego, takiego konika również. Bo zazwyczaj jeszcze istniał taki inny rodzaj koni. Sama główka z różnych materiałów, i właśnie nabijana na kijek. I to była taka zabawka, też dość popularna, pojawiająca się w miniaturach. I ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na, te, na tym przedstawieniu na ten piec, bo on też dobrze organizuje przestrzeń i pokazuje, czym piec był w kamienicy. W Krakowie było podobnie. Bo proszę Państwa, jak kamienicę dzielono na spadkobierców, to to pomieszczenie z piecem, każdy miał mieć prawo dostęp do tego pomieszczenia. To było takie najważniejsze. I też pojawiają się tutaj ławy, na których siedziano przy piecu. Także Tak, i tutaj jeszcze mamy jeden typ zabawki. To proszę Państwa, figurki centaura. Dość częste przedstawienie, one właśnie są w Krakowie, wydobyte z rynku głównego, więc produkowane na pewno przez naszych garncarzy. Dlaczego centaur? Ja tutaj pokazuję teraz miniatury. Z, yy, Pół człowiekiem, pół zwierzęciem to jest też tak zwany po prostu strzelec, zodiakalny strzelec. On w godzinkach najczęściej czy w innych przedstawieniach był pokazywany jako właśnie taki odmierzający czas, można też powiedzieć. No i właśnie ja nie znam się na astrologii, ale właśnie to też z tym było związane. I ten charakterystyczny... Kapelusz, czapeczka, ona była zaczerpnięta z, astronologicznych, z astrologicznych traktatów wschodnich, orientalnych, i stąd właśnie weszła do ikonografii centaura. I tak tutaj, te nasze centaury proszę państwa, ja już dobiegam końca, naprawdę, już kończę. W warsztatach produkowano również dachówki. I to są dachówki z naszych zbiorów o tym, że kolorowo polowane dachówki żółte, zielone, białe. I niebieskie znajdowały się, były wytwarzane przez Grzegorza Kapłańca dla Zamku Królewskiego na Wawelu w pierwszej połowie wieku XVI. Wiemy z rachunków bonerowskich. Taka niebieska dachówka została znaleziona przy ulicy Świętego Tomasza. Ta również, te, te trzy właśnie. I tutaj mamy właśnie taką dachówkę jak ta przedstawiona na, na, na tej miniaturze, gdzie właśnie z, dekarz z takich dachówek buduje dach. To już mamy. Nowożytną dachówkę z konkretnego miejsca w Krakowie. I proszę Państwa, to są z kolei kafle. Pomyślałam, że to może ma jakieś znaczenie, jeśli garncarz produkował dachówki w swoim warsztacie i produkował też kafle, zwieńczenie jakby dachy kolejnych komór pieca z takim wzorem. I ostatni slajd mojej prezentacji, proszę Państwa. Nie wiadomo tak naprawdę, czy garncarze krakowscy produkowali fajki, natomiast te fajki są znajdowane w Krakowie w wielu miejscach. To są fajki nowożytne. Tak naprawdę dopiero od końca wieku XVII mogły być produkowane w Polsce. Można powiedzieć, że nasz, tereny naszego kraju dzielą się na tą stronę wschodnią, południowo-wschodnią, jeśli chodzi o fajki, i tą powyżej. I ta powyżej używano tam i produkowano takich białych kaolin, białe kaolinitowe fajki. Jednorodne z jednej części. A te nasze, proszę Państwa, to jest to, co zostało u nas właśnie. To są tak zwane fajki lulki. To były czy częściowe fajki, do nich, do nich dochodziło kolejne elementy i. To jest sposób palenia właśnie tureckiego. I mówi się, że właśnie to jest kolejny taki wpływ tureckich, jakby turecki w Krakowie, bo rzeczywiście tego typu fajki miały pochodzenie wschodnie. Nie chcę już przedłużać, bo już naprawdę długo, dużo mówiłam. No Państwo widzicie, niektóre one są robione z formy, niektóre zdobione nacinaniami, takimi odciskaniami. Tutaj też bardzo ładnie widać wystającą spod, spod tej polewy jasno-zielonej po białe. A ta jest w ogóle maszkliwo położona bezpośrednio na, 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 na glinie. To chyba tyle, tyle chyba Państwu chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, ale tyle państwa wytrzymałam, że chyba, chyba już nie ma. Dziękuję bardzo. W takim razie pozwolę sobie dyskusję otworzyć. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to ja chętnie podbiegnę z mikrofonem. Los rąk. jeszcze więcej. jest tutaj. Myślę, że nie słuchać. Dobra. Nie ma sprawy. Chciałam zapytać, już że były, mm, nie wiem czy rozumiałam, zrozumiałam, że dachówki były niebieskie. Tak, tak. Ten niebieski warunek kobalt pojawia się w tych, to jest właśnie te osiągnięcia niedostępnego pojawia się w często też krwiących. Jeśli się popatrzy na tę dekorację kapki, na przykład wawelskich, tych, które znajdujemy, to się nie pojawia w tym miejscu w kolejce, A ta dachówka jest właśnie tych, Także tak, tak, takie, tak, tak no ona była liczy. Czyli takie braku z kolei, tak? Tak, ale one właśnie przede wszystkim musiał być jakieś bardzo uważać miejsca, bo one były produkowane właśnie dla Wawelu, a to miejsce, które została znaleziona, tam też był jakiś kałat już jest właśnie się pomarzy. Ale z jakiejś baby, jak przynajmniej znalazłam opracowania, to nie mam tutaj informacji o tym jakieś. Czy ktoś jeszcze? Proszę py... bardzo. Pobiałka, po o przepraszam. A, nie. Dobra. Pobiałka to jest po prostu ta nazwa, taka chyba najbardziej polska, też angoba czasami mówią na to. Jest to po prostu biała glinka, często z dodatkiem wody malowano wręcz. Po prostu ona była tak cenna, że jej nie używano dużo, po prostu smarowano tą. tą glinę żelazistą, żeby ona po wypale miała białą powierzchnię i żeby te wszystkie przezroczyste polewy ładnie, intensywnie na niej wyglądały. Mhm. Czy jeszcze ktoś jakieś pytanie? Jeżeli nie, to bardzo Państwu dziękuję za udział ja już w ostatnim z tegorocznych wykładów z okazji drążenia miasta. Zaprosimy Państwa jeszcze na spacer szlakiem ogrodów krakowskich, jak trochę natura po zimie odżyje. No, i jakieś warsztaty jeszcze dla rodziców z dziećmi, dzieci w, dla dzieci w każdym wieku, ale to też jak nam trochę obostrzenia covidowe znikną, bo na razie nie mamy jak tego przeprowadzić. Dziękuję Państwu bardzo za udział w tym wykładach z tegorocznego drążenia. One się wszystkie oczywiście pojawią na Facebooku Rynku Podziemnego i naszym muzealnym YouTube. No i czekamy na rok przyszły i na temat przyszłoroczny. Są plotki, że będzie to eter, czyli duchowość wszelkiej maści i też. Będziemy mogli Państwu Kraków od tej strony pokazywać i drążyć dalej. No i oczywiście zapraszamy na co dzień do rynku podziemnego. No większość obiektów, które tu koleżanka pokazywała, sobie stoją w gablotach kolejnych. Dobra. Dziękuję Państwu bardzo. Dobrego wieczoru życzymy.